Witamy naszych widzów w domach, a także publiczność w studio. Oglądacie Państwo serię Evidence, a dzisiaj mamy trudny, lecz fascynujący temat, ale zrobimy wszystko, żeby się z nim uporać. Jestem współgospodarzem programu, Gillian Joseph, i dodam, że dziś znów będziemy słuchać wspaniałej muzyki Kena Burtona i jego zespołu. Dziękuję, Ken. Dziękuję bardzo. Jest też z nami Dwight Nelson. Dwight, nasz dzisiejszy temat. Jeśli jest coś pewnego w życiu, to chyba to. Przypuszczam, że ze wszystkiego, z czym się spotykam, ta rzeczywistość wywołuje najsilniejsze ludzkie uczucia. Jest nią śmierć, a wszyscy przed nią stoimy. Można udawać, można unikać tej złej wieści, ale musimy się z tym uporać w dzisiejszym programie. Podoba mi się powiedzonka australijskie No Worries. Musimy się dobrać do tej dobrej wieści, bo istnieje dobra nowina i dojdziemy do niej przed końcem programu. Ale w tym temacie znajdzie się i ból, i niepewność, więc mamy stanąć przed tym bez lęku? Jaki jest sens śmierci? Okrada nas z przyszłości. Tracimy naszych ukochanych, nasze własne życie, a co potem? Są tacy, co twierdzą, że wiedzą, co się dzieje, gdy umrzemy. Jedyne, co ja wiem, to to, że boję się umierać. Śmierć zabiera wszystko, a pozostawia w nas uczucie pustki, napełnia bólem. Jaki jest tego cel? Jakie to ma znaczenie? Być może mamy się sprzeciwić śmierci i obrać życie. Ale jak to zrobić? Jak stanąć w obliczu śmierci? I jak żyć z jakimś celem, zanim nadejdzie? Nie można o śmierci mówić żartobliwie. Siedzę tu z moim przyjacielem, Errolem. Errol, straciłeś 3 ukochane osoby w bardzo krótkim czasie. Twoją matkę, potem żonę, a na koniec dorosłą córkę. Jak sobie radzisz wobec tych śmierci? Tak, to nie jest łatwe. Moje dzieci były dla mnie ostoją. Także pastor mojego kościoła i jego członkowie. Ale nie ma prawie wieczora, zanim zgaszę światło. Widzę zdjęcia mojej żony i córki i łzy same mi płyną. To pewne. Podobnie i rano. Gdy się obudzę, spojrzę na nie i wracają wspomnienia. O, to musi być bardzo trudne. Tak, to jest trudne. Raz w górze, raz w dole. Jak wytrzymujesz? To moja wiara daje mi nadzieję. Mam nadzieję na zmartwychwstanie. Inaczej byłoby mi bardzo trudno. Ale wiem, że Chrystus obiecał, że przyjdzie znowu. I wtedy je zobaczę. Doceniam Twoją szczerość i podzielenie się Twoim bólem. I jak powiedzieliśmy przed chwilą z Gillian, chcemy dzisiaj przejść przez to razem i mam nadzieję zakończyć z nadzieją, typu jak to mówiłem, no worries, bez trosk. Gillian, potrzeba nam muzyki nadziei. Tak, poruszająca jest historia Errola. A tytuł naszej następnej pieśni brzmi Wczoraj. Tu kryje się także poruszająca historia, czy nie tak, Jeremy? Tak, ta pieśń to wspomnienia chłopca, którego ojciec odebrał sobie życie, a on teraz próbuje znaleźć słowa pocieszenia dla swojej matki i jakąś zachętę. Więc to smutna pieśń? Tak, smutna, ale jest nadzieja. Dziękuję za to. Szanowni Państwo, Wczoraj.
Mom, I think of you. Think of how we struggled to get by not so long ago. Raising our three kids, all alone you made it work somehow, never called it quits yesterday. I will always love you. Think of all the sacrifice you gave, wasn't very easy yesterday. I know you loved him much. Knew how much you missed his tender touch. Mom, you can't go back to yesterday. Still you wonder Dziękuję, Jermaine. To było piękne. Gdy chodzi o śmierć, często zaprzeczamy rzeczywistości. Chcemy od niej uciec, ale ktoś, kto zrobił coś zupełnie przeciwnego, to Sandra Skitzbred. Sandro, witamy cię. Sandro, fotografujesz miejsca przestępstw. Spotykasz więc śmierć co dnia, ale w wolnym czasie zdecydowałaś urządzić wystawę pod nazwą Intymna Śmierć, pokazującą, co dzieje się, gdy umrzemy. Jaka była tego przyczyna? Obrazy, które widziałam, to nagłe i okropne odejścia i czułam, że potrzebuję jakiejś równowagi, perspektywy, śmierci innej niż to, co widzę w pracy. I to stało się główną osobistą przyczyną mojej decyzji. Dobrze, przyjrzyjmy się niektórym zdjęciom. Tu mamy parę grabarzy. Często myślimy, że grabarz to jest dziwny zawód, ale ty widziałaś to inaczej. Tak, z tymi facetami nieraz był całkiem niezły ubaw. Oni są wspaniali. Tak naprawdę to zwykli, przeciętni ludzie, całkiem normalni. Jasne, że ich praca to nie coś, nad czym chcielibyśmy długo myśleć, ale z pewnością jest to trudna praca. Popatrzmy na inne zdjęcie. To jest wnętrze kostnicy, coś, czego większość ludzi nigdy nie widziała. Tak, to jest kostnica sfotografowana z chłodni, w której przechowuje się zwłoki.
To prawie jak twoje biuro, czyż nie? Stykasz się ze śmiercią co dnia. Niestety spędzam mnóstwo czasu w kostnicach. To część mojej pracy. Trzeba to robić. Jak sobie dajesz z tym radę? Musisz jakoś próbować od tego trochę się odsunąć i nie jest to coś, o czym mówisz do siebie, muszę to zrobić. To przychodzi całkiem automatycznie. Wygląda na to, że kiedy stajesz przed tym, musisz trochę się wyłączyć. Przejdźmy do ostatniego zdjęcia tutaj. To jest bardzo ciekawe. Kogoś przygotowują. Co się tu dzieje? Spędziłam wiele wieczorów z tą panią. Ona jest balsamistką. Kiedy skończy swoją procedurę balsamowania, umyje także włosy zmarłego, wysuszy suszarką, także ogoli mężczyznę, jeśli trzeba, i poprawi, co trzeba. A czemu to robi? Dlatego, że ta procedura ma na celu zamaskowanie ostateczności śmierci, aby śmierć wyglądała raczej jak sen, bo bardzo trudno nam spojrzeć śmierci prosto w oczy. Dziękujemy ci za rozmowę. Próbujemy śmierć pokazać raczej jako sen, niż spojrzeć jej w oczy. Jak sądzę, wielu z nas zada teraz pytanie, czy jest coś poza śmiercią, czy istnieje jakieś życie poza tym tutaj. Jak państwo rozumiecie śmierć? Co dla was oznacza? Nienawidzę tego tematu, nawet samego słowa śmierć. Przejście na inne miejsce. Moglibyśmy się obyć bez tego? Śmierć przeraża mnie, bo to jest coś, o czym nie lubię myśleć. Wiecie, wiele jeszcze chcę osiągnąć i mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić, zanim umrę. Ale wielu ludzi wierzy, że śmierć to nie jest koniec. Wierzą w reinkarnację. Każdy ma inne zapatrywania religijne na to, czy istnieje życie po śmierci. A ja nie wiem. Nie wiem, czy ja... Chciałbym wierzyć, że jest, ale nie wiem. Boję się śmierci, bo jakoś wolę żyć. Nie mam ochoty na śmierć. Mam nadzieję, a skoro mam nadzieję, że jeszcze długo pożyję, to może śmierć przyjdzie jako część rozwoju. Mam nadzieję, że dojdę do poczucia, że zrobiłam wszystko, co miałam do zrobienia. Tak, to jest coś nieuniknionego, coś, co jakoś trudno pojąć. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że każdy odbiera to po swojemu. To jest, nie wiem, coś złego, coś, co wygląda na koniec, okropne. Powinno to być, tak mi się wydaje, coś dobrego. Jeśli wierzysz jak protestanci, chrześcijanie lub katolicy. Ale nie sądzę, że ktokolwiek chce umrzeć, bo przecież, choć nie wiem, ale widzę śmierć jako koniec. Nigdy nie wrócisz i już po wszystkim. Smutne to, ale wiesz, że to znaczy, że idziesz na inne miejsce i tam, sądzę, już pozostaniesz. Jest to smutne dla tych, co pozostali, ale dla tej osoby nie musi to być smutne. Myślę, że niebo jest teraz i tutaj, bo chodzi o to, by traktować drugich dobrze, być dobrym. I przypuszczam, choć nie jestem przeciwna tej idei, ale z pewnością chyba nie żyję z tą myślą, że jeśli będę robić to lub tamto, to pójdę do nieba. Myślę, że życie po śmierci... Tak, mam nadzieję, że jest tam coś. Może jest tam bar? Ktoś ma nadzieję, że w przyszłym życiu będzie bar. Smutna to prawda, ale jeśli jeszcze nie stanęliśmy wobec śmierci i nie straciliśmy kogoś bliskiego, to kiedyś się to stanie. Ale jaka byłaby twoja reakcja, gdyby śmierć zajrzała ci w oczy? Doktor Sheila Cassidy pracowała w Chile, gdy tak się stało. Oto jej historia. W roku 1975 pracowałam tam jako lekarz, gdy kilku księży poprosiło o pomoc dla człowieka, który się ukrywał. Zrobiłam to, ale dowiedziała się o tym tajna policja i zostałam aresztowana, a potem torturowana przez całą noc i dłużej. Potem mnie zamknięto w izolatce na 3 tygodnie, a potem na 5 tygodni w obozie. Byłam torturowana 3 razy. Rozbierano mnie do naga i przywiązywano do żelaznej pryczy 4 razy, żeby mnie torturować. I to było bardzo przerażające, bo wiecie, sam strach na myśl o bólu był przerażający i myślę, że to było podobne do strachu ludzi przed operacją.
Wtedy wszystko robi się coraz bardziej bolesne. Zaczynasz się na koniec panicznie bać bólu, ogarnia cię strach przed śmiercią. Gdy byłam w izolatce, nagle zabrano mnie przed kogoś, kogo nazywano prokurator fiscal, to znaczy sędziego, a on mi jasno tłumaczył, że zostałam oskarżona o zabicie służącej, którą naprawdę zabili żołnierze w domu, w którym mnie aresztowano, i że mogę za to zostać stracona, i przez cały następny dzień walczyłam, jakbym się zmagała z Bogiem, błagając o moje życie, aż na koniec udało mi się złożyć moje życie w Jego ręce jako check in blanco, ale to było absolutnie przerażające. Sądzę, że gdy się jest w sytuacji zakładnika, tak jak ja, to można tylko czekać z chwili na chwilę. Oczywiście wiele się modliłam, tak, błagałam Boga o ratunek, ale miałam uczucie, że Bóg stoi tylko jak widz, bezsilny widz. Pragnęłam, żeby Bóg wkroczył jak rycerz na lśniącym koniu na mój ratunek, ale zrozumiałam, że tak nie będzie. Musiałam więc przetrwać z minuty na minutę i myślę, że to jest ludzkie, co się wtedy dzieje. Człowiek jakoś znajduje siłę, by przetrwać. Gdy wróciłam z Chile, przez 18 miesięcy miałam wykłady, a potem byłam przez jakiś czas w klasztorze u zakonnic, ale skończyły mi się pieniądze, a także zdecydowałam, że naprawdę muszę wrócić do medycyny. I gdy przypadkiem znalazłam się na onkologii i stwierdziłam, że to jest dla mnie, czułam się bardzo, bardzo bliska ludziom, którzy byli bardzo przestraszeni, którzy umierali, a miałam umiejętność komunikowania się z ludźmi całkiem bezpośrednio. Sądzę, że wszyscy boimy się śmierci, nawet ludzie o głębokiej wierze. Myślę, że to dlatego, iż chodzi o nieznane, że chodzi o strach przed unicestwieniem, i dlatego myślę, że jest to podstawowy instynkt, który wielu potrafi ujarzmić w końcowych tygodniach i dniach swego życia, ale większość przechodzi przez pewne zmagania, a zadaniem tych, którzy pracują w hospicjach, jest w rzeczywistości pomaganie w tych zmaganiach, w tej wędrówce. Często mówię, że od czasu przeżyć w Chile nie mam ochoty na płytkie rozmowy. Nie potrafię paplać na przyjęciu koktajlowym, ale potrafię mówić o życiu i o umieraniu, i to z wielką łatwością, i sądzę, że jest to rezultatem tego przeżycia, stąd ta łatwość. Śmierć, sądzę, jest nieuniknioną częścią ludzkiego istnienia. Nienawidzę jej z wielu przyczyn, bo widzę tylu młodych umierających, ale pomimo to dla najstarszych śmierć przychodzi jako przyjaciel, a być może jedną z przyczyn, dla których śmierć na raka jest spokojniejsza niż śmierć nagła, gwałtowna, jest osłabienie, i wtedy śmierć przychodzi jako witany przyjaciel. Ale tylko wtedy jest przyjazna, gdy życie już całkowicie straciło swą wartość, i wtedy śmierć może być całkiem spokojna. Jestem głęboko przekonana, że jest życie poza śmiercią. Możecie powiedzieć, że wierzę, bo mi pasuje w to wierzyć, ale ja rzeczywiście wierzę. Nie mam na to żadnych dowodów, inni też nie, ale ja wierzę chyba dlatego, że doświadczyłam Boga, a moje przeżycia jako osoby, dla której życie duchowe zawsze było ważne, nauczyło mnie, że jest życie poza śmiercią, i nie widzę sensu w próbach zmienienia tego. Co za historia. Sheila Cassidy zajrzała śmierci w oczy, a potem spędza swój czas pomagając ludziom w tym, co konieczne. Podoba mi się, że już nie chce rozmawiać o byle czym. Tak, przychodzi prosto do spraw zasadniczych. My także chcemy zająć się sprawami zasadniczymi z innym lekarzem, doktorem Andrew Beldanem. Miło nam witać cię tutaj. Chirurg onkologii, sekretarz Brytyjskiego Związku Chirurgii Raka. Andy, chętnie mówiłbym o twoich sukcesach chirurgii rekonstrukcyjnej czy chirurgii raka, ale naszym dzisiejszym tematem jest śmierć. Jak ludzie radzą sobie, gdy wejdziesz i powiesz im: zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, niestety nie da się już nic więcej? Początkowo często pojawia się gniew. Nie mogę temu uwierzyć. Poczucie winy i lęk, a potem przemiana, wyglądająca jak cały proces, który zmierza do pogodzenia się.
Ale czasami bywa tak, że podejście z humorem. Ktoś powie, no tak, już nie uda mi się pojechać do Kanady następnego roku. Czy dostanę zwrot? Duch przemaga nawet i w tym stadium. Ja też tego potrzebuję, bo nie jest łatwo powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem. No tak, co można powiedzieć pacjentowi, kiedy się przebrnie przez już nic więcej nie mogę zrobić? Tak, zazwyczaj, jeśli mam dobrą więź z pacjentem, przynajmniej jako jego chirurg, i miałem z nim do czynienia nieraz dłuższy czas, nieraz nawet kilka lat, tak więc znam go całkiem dobrze, to wraz z nabieraniem doświadczenia robię to bardziej nieformalnie. To znaczy... Bardzo osobiście usiądę na łóżku koło nich, obejmę ramieniem albo tylko dotknę ich ręki i powiem, przykro mi, ale jest coś, co muszę ci dzisiaj powiedzieć, a wiem, że to nie będzie dla ciebie przyjemne, a to jest to, wtedy się zatrzymam i spytam, czy chcą, żebym wszystko powtórzył. Ważną rzeczą jest, żeby zawsze powiedzieć im, nie mogę przewidzieć, co się stanie. Zawsze jest małe okienko nadziei, które pozostaje otwarte, więc nie odbierasz nadziei, nie mówisz, masz 3 tygodnie lub 3 miesiące. Nigdy nie. Niektórzy ludzie powiedzą, bądź szczery ze mną, co to jest? A ja powiem, dobrze, masz tylko 10% szans, że będziesz żył za 18 miesięcy, ale nie da się żyć w 10%. Albo będziesz w 100% żywy, albo nie. To mi się podoba, to dobre. Powiem to osobiście, a mój zespół zrobi wszystko, żeby ich zachować w tych 10%, ale w rzeczywistości, jeśli sprawy tak nie pójdą, zrobimy wszystko, aby pozostać blisko nich i pomóc im przejść przez to. Jakie są różnice w sposobie przyjęcia przez różnych ludzi tej złej wiadomości? To ciekawe. To zależy od ich więzi i osobistej wiary. A ja zapytam ich, kogo masz w domu, aby cię wspierał? I wiedzą, o co mi chodzi. Czasem może to być więź tylko z psem, ale oni wiedzą, o co mi chodzi. Zapytam, jaką masz wiarę? Czy masz wsparcie w swoim kościele albo u swoich współwyznawców? Czasami to pozwala się im otworzyć. Ciekawe jest, że bywa, iż starsze osoby, które nie mają wiary i bliższych więzi, zaprzeczają rzeczywistości. Najtrudniej im się z tym uporać? Tak. I gdy im powiem podczas wizyty w klinice, pamiętasz, ostatnim razem mówiłem, że wygląda źle, a teraz jest jeszcze gorzej, a oni powiedzą, ale jesteś zadowolony z mojego postępu, czyż nie? Całkowite zaprzeczenie. Stwarzają dla mnie kłamstwo i chcą, żebym ja się w nie włączył. Natomiast młodsze osoby, szczególnie takie, które mają odpowiedzialności, może z dorastającymi dziećmi, wygląda, że prędzej potrafią przebrnąć i osiągnąć spokój i opanowanie. Czasem łatwiej i prędzej. I mnie to zdumiewa, te ukazujące się zasoby. Andy, jestem żywy i nie spodziewam się umrzeć jutro. To dobrze. Masz rację, że to dobrze, ale co byś powiedział, gdybym zapytał, jak mogę żyć w taki sposób, żeby się przygotować na śmierć? Ciesz się życiem, każdej minuty. Ciesz się życiem, tak. Intensywność kolorów, smaków, zapachów, ciepło więzi, miłość innych istot ludzkich zdążających w tę samą wędrówkę. To wspaniała rada. A jak ty sobie dajesz radę, to musi się odbijać na tobie. Jesteś tym otoczony cały czas. Tak, próbuję stosować tę radę do siebie. Pracuję intensywnie i tak się bawię. Uprawiam wiele sportów, mam swoją wiarę i jestem w niej aktywny. Mam wspaniałą żonę, Eileen, i 2 dzieci, które są dla mnie ogromną podporą, a nieraz w późnych godzinach Eileen przyjmuje wszystko, co się ze mnie wylewa z całego dnia i to jest wspaniałe. Bo na koniec, czy to życie, czy śmierć, więzi pozostają kluczem, nieprawdaż? Z pewnością, w samiutkim środku. Doktorze Andy Belden, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, doktor Andy Belden. Usłyszymy teraz pieśń zatytułowaną Dlaczego? Są z nami Pamela i Belinda, siostry z Belgradu. Belindo, czy to ty napisałaś tę pieśń? Tak, ja. O czym ona jest? Podobnie jak wszyscy inni, ja też kiedyś zadawałam sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego jest śmierć na tym świecie? Dlaczego są cierpienia i ból? Ujęłam więc te pytania w pieśń i dodałam też odpowiedź, która zadowoliła mnie, więc podaję ją jako możliwą opcję wszystkim, którzy usłyszą moją pieśń. Dzięki za podzielenie się tym. Szanowni Państwo, Belinda i Pamela. Thank you.
Dziękuję, Belinda i Pamelo. Dlaczego? Cały czas pytamy dlaczego, dlaczego? Oto trochę być może nieznanej dla was historii. Czy słyszeliście, że w roku 1818 pewien szkocki lekarz nazwiskiem Hugh dowiedział się o fascynujących eksperymentach z nogami martwych żab? Pokażemy żabę na ekranie. Chcieliśmy pokazać obraz martwej żaby, ale wiedzieliśmy, że byłby problem z Towarzystwem Ochrony Zwierząt, więc żaba jest żywa. Tak więc, gdy martwą żabę podłączy się do prądu, jej nogi, dowiedział się, zaczynają się ruszać. Doskonale, powiedział. To jest to, czego mi trzeba. Zrobię podobny eksperyment, ale nie z martwą żabą, tylko z martwym człowiekiem. Zorganizował więc martwe ciało. Poszedł do więzienia, znalazł człowieka skazanego na śmierć, który zgodził się za trochę ginu i piwa i za ostatni posiłek z wołowiny, żeby po powieszeniu jego ciało zostało w nienaruszonym stanie, oprócz złamanego karku, przekazane do laboratorium doktora Hugh, który ze swoimi asystentami i pomieszczeniem pełnym widzów rozpoczął eksperyment z elektrycznością. I oczywiście, gdy podłączono rdzeń kręgowy do elektryczności i popłynął prąd, ciało zaczęło się ruszać. Gdy podłączono klatkę piersiową, ciało zaczęło oddychać. Gdy podłączono twarz, to martwe ciało pokazało cały szereg przeróżnych grymasów. Myślę, że każdy z was też by robił grymasy, gdyby podłączono go do prądu. Na koniec wzięli się za nogi i dokładnie tak jak z martwymi żabami, gdy podłączono elektrodę do nogi, noga zaczęła kopać, powalając przy tym asystenta, który się tego nie spodziewał. I na koniec eksperymentu, szanowni państwo, trup reagował dokładnie tak, jak oczekiwał dr Hugh, oprócz jednego. Nie powrócił do życia. Możemy się śmiać z tego prostego eksperymentu sprzed 200 lat. Do dzisiaj jednak pozostaje fakt, że nadal jesteśmy w pogoni za tym samym. Nikt nie chce umierać. A może ktoś znajdzie sposób pobicia śmierci w tym wyścigu? Czy słyszeliście o kryonice? Kryonika, słyszeliście o tym? Była to głośna sprawa w sporcie w moim kraju kilka miesięcy temu. Chodziło o ciało Teda Williamsa, sławnego gracza w baseball. Jego dzieci walczyły w sądzie o ciało, bo jedno z nich chciało zachować je zamrożone w niskiej temperaturze. To właśnie jest kryonika. Tak jest, są takie zamrażarki. Kryonika to zamrażanie ciała i zachowuje go w takim stanie w niskiej temperaturze z nadzieją, że kiedyś znajdzie się sposób na uleczenie choroby i że daną osobę można będzie literalnie przywrócić do życia. Taka jest nadzieja kryoniki. Jeśli chcesz spróbować kryoniki, to musisz być przygotowany na raczej sporą inwestycję. Mianowicie, jeśli chcesz zachować całe ciało, oni nazywają to zawieszeniem ciała, to kosztuje to $120,000. Jeśli chcesz czegoś mniej kosztownego, możesz zachować swoją głowę albo sam mózg. Nazywają to zawieszeniem neuronów i to kosztuje tylko $50,000 albo więcej. Sądzę, że to zależy od wielkości głowy. W każdym razie głowa czy całe ciało. Rzecz w tym, jak w eksperymentach doktora Hugh, chcemy znaleźć jakiś sposób, by pokonać śmierć. Pomyślcie o tym, szanowni państwo. Nie mogę sobie wyobrazić nawet jednej osoby, która w chwili szczerości powie, że nie chce żyć. Powiecie może, Dwight, a co ze wspomaganym samobójstwem? Takie samobójstwo ma miejsce, ponieważ ktoś stanął w obliczu takich okoliczności, które powodują, że życie traci swoją wartość. Usuńcie te okoliczności, a nie znam żadnej osoby na tej planecie, która pragnęłaby umrzeć. Chcemy żyć i żyć i żyć. W rzeczy samej nikt jeszcze nie zdołał znaleźć sposobu na odkrycie, czym jest naprawdę śmierć.
zdrowe pokarmy. My na Zachodzie, pomimo naszej brawury, nie potrafimy zapobiec temu, co nieuniknione. Jeden z naszych komików w Stanach mówi, że gdy widzi kogoś biegającego dla zdrowia na zewnątrz po chodniku, to otwiera okno i woła: i tak umrzesz. I oczywiście ma rację. I tak umrzesz. To jest faktem nawet dziś. Wszyscy już umieramy. Wiedzieliście o tym? Wykryto, że od momentu rozpoczęcia życia nasze komórki zaczynają proces tracenia wody. Czy wiecie o tym, że w każde 24 godziny każdy traci bezpowrotnie 50 tysięcy komórek mózgowych? Każdego dnia. Nie dziwię się, że to przeraża. Faktycznie, jak nazywają tę dolegliwość, kiedy zapominacie? Nie pamiętam, jak się ta dolegliwość nazywa. No, ta dolegliwość, o której mówię. Wiecie dokładnie, o czym mówię. Powoli wyparowujemy. To jest prawo entropii, termodynamiki. Na koniec wszyscy zniszczejemy któregoś dnia. Pewien Holender, nazywał się Midas Deckers, przypomniał nam, że gdy odkurzamy dom, nie wiem jak często to robicie u siebie, ale gdy pójdziecie do domu i pociągniecie palcem po wierzchu pianina i spojrzycie na kurz, wy sami jesteście w tym kurzu. Pozwólcie, że pokażę słowa Deckersa na ekranie. To jego słowa. Więcej niż 50% najdrobniejszego kurzu domowego składa się z płatków skóry. Jeśli sądzicie, że coś tracicie, to macie rację. Spójrzcie na szafę. Pociągnijcie tam palcem i staniecie twarzą w twarz ze stanem, w jakim znajdziecie się zaledwie za kilkadziesiąt lat. Jedno klapnięcie ręką po materacu i podniesiecie się w powietrze. Czy to nie jest coś? Co to znaczy? Komórka po komórce, pyłek za pyłkiem, już zaczęliście umierać. Nawet to dzieje się w tej chwili. Zwróćcie się do osoby siedzącej obok was, uściśnijcie sobie ręce i powiedzcie jej, że miło wam wiedzieć, że nie tylko sami umieracie. Zróbcie to, uściśnijcie sobie nawzajem rękę i podziękujcie, że nie jesteście jedynymi. Tak, wszyscy odchodzimy, wszyscy. Dobrze, przynajmniej możemy uśmiać się z tego ponurego tematu. W rzeczy samej, ten wywiad, który widzieliśmy z Errolem kilka chwil temu przy stoliku, chcę wam powiedzieć, nie jest do śmiechu. Taki ponury temat jak śmierć. I dlatego mamy tendencję do zajmowania się czymś innym. Niektórzy mówią, że rozpaczliwie próbujemy uniknąć przyjęcia do wiadomości tego, co jest nieuniknione. Pokażmy na ekranie jego słowa. T.S. Eliot tak to ujął. Rozprasza nas niepokój przed niewiadomą. Wszyscy będziemy martwi. Wiemy, że umrzemy. Ale czy to nie jest trochę niemądre? Czy nie wydaje się to nielogiczne, że pragniemy nie zwracać uwagi na to, co z pewnością przyjdzie? Natomiast skupiamy się na krótkim okresie życia tutaj? Szanowni Państwo, pomyślcie o tym. Przecież więcej czasu spędzimy pod ziemią niż na powierzchni. Czy to nie jest prawdą? Więcej czasu pod spodem niż na wierzchu, a jednak odmawiamy stanięcia przed rzeczywistością, to jest kiedyś umrę. Gdy minie dość czasu, umrę. Tolstoj. Pokażmy to na ekranie. Tolstoj głęboko myślał o śmierci, ale do jakiej ponurej doszedł konkluzji? Jakaż to ponura i pesymistyczna konkluzja. Oto słowa Lwa Tolstoja. Kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że końcem wszystkiego jest śmierć, to życie jest gorsze niż śmierć. Przegrywasz, gdy umierasz, ale także, gdy żyjesz. Czy to jest wszystko, co nam pozostało? Oczywiście, jeśli dożyjesz 60 albo 70, czy nawet 80. Jeśli na koniec wszystko się rozpadnie, a według naukowego światopoglądu właśnie tak się dzieje i to jest wszystko, czego możemy się spodziewać, to kto chce zajmować się żegnaniem ze wszystkim, co było w życiu? Wolimy raczej odsunąć myśl o tym. Wiecie, to, by zastanowić się nad własnym zejściem, w ogóle nie ma sensu.
Zwracamy się do filozofów, do naukowców i wiecie co? Jasne, bystre umysły, ale każdy z nich, przynajmniej ci, których dzieła na ten temat czytałem, nie ma odpowiedzi na te trudne pytania życia. Nie potrafią rozwiązać tej tajemnicy, zagadki śmierci. Bystrzy i wymowni ateiści, świeccy myśliciele, chociaż elokwentni i logiczni, kiedy staną wobec finiszu, jak to mówią Francuzi, gdy przychodzi koniec, po prostu nie wiedzą, co powiedzieć. Ale mogę stwierdzić, przyjaciele, że jakakolwiek filozofia, czy filozofia, czy jakikolwiek system wierzeń, który nie odpowiada na fundamentalny problem śmierci, nie odpowiada też na fundamentalne pytania życia. Musisz rozprawić się z śmiercią, jeśli chcesz mieć życie w jego pełni, jak to powiedział nasz onkolog kilka chwil temu. Miałem ten, jeśli mogę to tak określić, święty przywilej stanąć za sterylną zasłoną OIOM-u, oddziału intensywnej opieki medycznej. Stałem tam z żoną i trojgiem dzieci człowieka, który leżał na łóżku, a był moim przyjacielem. Jego żona poprosiła o moją obecność, gdyż cała rodzina zmagała się z tym problemem i w końcu podjęli decyzję. Lekarze powiedzieli, że już nic więcej nie mogą zrobić, by utrzymać go przy życiu. Stałem tam z rodziną, gdy ubrany na biało technik medyczny wszedł cichutko i podszedł do szeregów wyłączników i patrzyłem, gdy po kolei wyłączał aparaturę podtrzymującą życie. W chwili, gdy rodzina wybuchła płaczem, nawet najmądrzejszy filozof, najbardziej błyskotliwy naukowiec na całym świecie, czy wy, drodzy państwo, z całym swoim światopoglądem nie możecie niczego zaoferować zasmuconej rodzinie. Bo co możemy powiedzieć? To jest nieuniknione. Widziałem śmierć wkradającą się w ciepłą ludzką postać. A jakie jest znaczenie życia w obliczu śmierci? Jeśli trzymacie się standardowego modelu naukowego, któregoś dnia pstryknie wyłącznik nie dla jednego człowieka, ale dla całego wszechświata. Koniec wszystkiego. Taki jest nasz światopogląd. Z drugiej strony, i muszę wam to powiedzieć, że wierzę w to z drugiej strony. A przyczyna, dla której w to wierzę, jest ta, iż pogląd ten po prostu sugeruje, że ów człowiek, Jezus z Nazaretu, kiedyś skonfrontował się z ludzką śmiercią i w tej konfrontacji znalazł drogę poprzez ludzką śmierć. Chcę teraz na chwilę zająć się znaczeniem tego. Jest coś innego poza śmiercią i to coś jest wielkim pytaniem, z którym ludzkość żyje, a które chcę zgłębić przez chwilę, zanim się rozstaniemy. Karen i ja mieliśmy przywilej być tu w Anglii podczas Wielkanocy. Katedra w Coventry to jedna z pięknych, raczej nowoczesnych katedr, czyż nie? Przyglądaliśmy się celebracji zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie zapewne, iż chrześcijanie wierzą, że Jezus zmarł i po trzech dniach powstał z martwych. Chcę przez chwilę nawiązać do tematu zmartwychwstania. C.S. Lewis. Czy znacie to nazwisko, Lewis? Jeden z największych apologetów chrześcijaństwa XX wieku. Zanim został wierzącym w Jezusa Chrystusa, odwiedził przyjaciela, naukowca, ateistę i rozmawiali z sobą, gdy niespodziewanie podczas rozmowy jego przyjaciel stwierdził tak ni stąd, ni zowąd: wiesz, stary, istnieje zdumiewająca liczba dowodów historycznych popierających zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w trzy dni po jego śmierci. I to było wszystko. Zmienił zaraz temat. Rozmowa potoczyła się innymi torami, pozostało to jedno stwierdzenie, a potem mówił być może o ostatnich rozgrywkach w krykiecie. Tam to minęło.
To byłoby tak, jakbyśmy zasiedli do obiadu i ja bym powiedział: słuchajcie, widziałem coś nieprawdopodobnego. Widziałem trzech małych ludzików wysiadających z UFO. Proszę, podaj mi sól. Ja chcę coś takiego. Bez dalszego ciągu gość przeskakuje dalej, ale Louis, ów ateista, zaczyna myśleć. Zaczekaj chwilę. Jeśli uwagi mojego kolegi są słuszne, jeśli ktoś naprawdę wstał z martwych po trzech dniach, czyż nie byłoby to wydarzenie najwyższej doniosłości? I jeśli się tak naprawdę stało, czyż nie miałoby to niewiarygodnych implikacji? Ten bystry umysł, wykładowca z Oxfordu, zaczyna rozmyślać i powracać do tej sugestii. Zaczekaj chwilę. Jeśli ktoś, kto żył 2000 lat temu, po trzech dniach powstał z powrotem do życia, to może istnieje cały inny światopogląd niż mój dotychczasowy. Jeśli pomyślicie o tym, to także się zgodzicie, jeśli to dobrze przemyślicie, że jeśli zmartwychwstanie miało miejsce, to byłoby to poza wszelkimi parametrami naturalnych praw i nauki. Czyż nieprawda? A nauka nie potrafi powtórzyć zmartwychwstania. Próbowano, ale po ludzku to niemożliwe. Jeśli to naprawdę miało miejsce, to musielibyśmy to określić jako cud, czyż nie tak? Bo nie umiemy tego wytłumaczyć. Oho, uważaj, Dwight, nie zaczynaj z cudami. Dobrze, trzymajcie się. Pomówmy o Szekspirze, największym literackim darze Anglii dla cywilizacji ludzkiej. William Shakespeare. Wiecie, napisał on taką sztukę, jaki był jej tytuł? Burza. Weźmy tę sztukę. Czy są tu znawcy Szekspira? Nie ma? To dobrze, bo nie będziecie wiedzieć, czy mówię prawdę, czy też nie. Weźmy Burzę. Jest to sztuka o grupie ludzi na zaczarowanej wyspie, gdzie książę imieniem Prospero posiada magiczną władzę nad siłami przyrody i innymi siłami. Jest tam Krasnal Ariel i Caliban i przeróżne inne duszki i postaci. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy sądzicie, że William Shakespeare wierzył, że te postaci w jego sztuce są prawdziwe? Czy wierzył tak? Możliwe, przypuszczam, tak jak inne z jego historii. Może było to oparte na rzeczywistych osobach, których życie sobie wyobrażał, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy Szekspir wierzył, że to, co napisał, było naprawdę odzwierciedleniem rzeczywistości. Że istnieją jakieś duchy i że duchy takie jak Juno czy Ceres i Iris są rzeczywistością i że owe cuda i złudzenia naprawdę miały miejsce. Czy myślicie, że Szekspir tak wierzył? No proszę bardzo, szanowni państwo, odpowiedzcie mi. Nie, on w to nie wierzył. Ale jeśli by wierzył i próbował was o tym zapewnić, powiedzielibyście, że za długo siedział w pubie i że potrzebuje wziąć urlop i pojechać do Stratford. Za długo się zajmował tym pisaniem sztuk. Oczywiście, że w to nie wierzył. Ale przypuśćmy, że był tak pewny, że to prawda, że był gotów zaryzykować swe życie, swoją karierę i wszystko w obronie burzy. To co wtedy? Powiedzielibyśmy, szkoda, ale on chyba zwariował. Bo to nieprawda. Ale gdyby był gotów stracić rodzinę i pracę, status w społeczeństwie dla tej sprawy, powiedzielibyśmy, może i wariat, ale z pewnością wierzy w to bardzo głęboko, czyż nie? Chcę, byście na chwilę odłożyli Szekspira, a ja przedstawię wam cztery osoby, które spisały osobiste relacje o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ich imiona to Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Każdy z nich świadczył, że był świadkiem Jezusa, powstałego z martwych. I każdy z nich poświadczał, że faktycznie Jezus został wzbudzony z martwych. Gdyby, szanowni państwo, tylko jedna osoba tak świadczyła, można by to odrzucić. Ach, to tylko jedna osoba, a tu jest ich czterech i wszystkie świadectwa są zgodne. Co teraz zrobić z tymi czterema? Możemy powiedzieć, to jasne. Wszyscy czterej kłamali. Wymyślili tę historię, bo chcieli mieć przyjemne zakończenie dla tego raczej trudnego życia i dlatego wymyślili te cztery historyjki.
Dobrze, przypuśćmy, że kłamali. Tylko dlaczego mieliby kłamać? Może chcieli bogactw. Myśleli, że jeśli opowiedzą taką historię, to będą bogatymi. Szanowni Państwo, faktem jest, że wszyscy czterej byli biedakami, którzy stracili wszystko na tym świecie. Można powiedzieć z powodu reakcji społeczeństwa na ich twierdzenia, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Nie robili więc tego dla bogactw. Czy robili to dla chwały? Jeśli to robili dla chwały, to z pewnością chybili, bo społeczeństwo zwróciło się przeciwko nim i faktycznie 10 z 12 uczniów Chrystusa, którzy świadczyli, oprócz Judasza, który się powiesił, 10 z 12 było męczennikami, gdyż twierdzili, że Jezus z Nazaretu zmartwychwstał. Dlaczego więc to robili? Jeden, to można rozumieć, ale czterech i to zgodnie, dlaczego to robili? Dlaczego by ktoś wymyślał taką historię jak zmartwychwstanie Chrystusa? A już skoro mowa o jej wymyśleniu, to zastanówcie się, może gdy zdali sobie sprawę, że nie wyszło tak, jak się tego spodziewali, więc zmienili plan gry. Powiedzieli, naprawdę to on powstał z martwych. Ale chcę wam przypomnieć, że wszystkie cztery opisy zostały napisane 30, 40, 50, a nawet 60 lat po śmierci Chrystusa i jego zmartwychwstaniu. Upłynęło więc dość czasu, a tego, co było, nie można cofnąć. To już jest przeszłość, a jednak 30, 40, 50 lat później piszą dokładnie o swym przekonaniu, że faktycznie widzieli żywego, zmartwychwstałego Jezusa z Nazaretu. Cóż więc tu mamy? Zmuszeni jesteśmy wnioskować, jako myślący ludzie czytający dokument. Nie proszę was, abyście wierzyli, ale musicie dojść do wniosku, że tych czterech wierzyło, iż powstanie zmartwych Jezusa z Nazaretu naprawdę miało miejsce. A ponieważ oni w to wierzyli, ja też wierzę w tę samą historię. Pewnie powiecie, daj spokój, czy możesz to udowodnić? Nie, nie mogę. A nawet i to, czym się z wami dzieliłem, nie udowadnia tego. W rzeczy samej, szanowni państwo, jeśli zadam to małe pytanie na ekranie 2, dodać 2 równa się 4, to wiecie co? Ani wy, ani ja nie potrafimy udowodnić, że to prawda. Po prostu nie potrafimy. Możecie mi o tym powiedzieć, ale nie udowodnić. A przy okazji, ponieważ wierzę w zmartwychwstanie owego Jezusa z Nazaretu, wierzę także w życie wieczne. Bo jaki byłby sens życia wiecznego bez prawdy o zmartwychwstaniu? Posłużę się przykładem filmu. Sądzę, że nigdy go nie widzieliście. Jego tytuł brzmi Ciało, gra Antonio Banderas. W tym filmie niby znaleziono kość Chrystusa w podwórku palestyńskiego sklepikarza w Jerozolimie. Aha, tu macie dowód, że Jezus z Nazaretu nigdy nie zmartwychwstał. Dobrze. Papież posyła księdza, żeby zbadał to niezwykłe odkrycie i ksiądz w swych badaniach trafia w jednej ze scen na archeologa, kobietę z Izraela i ta mówi do księdza, cóż to wielkiego, po prostu nie zmartwychwstał. Czy nie założył wielkiej światowej religii? Czy to cię nie zadawala? A ksiądz spogląda jej w oczy i mówi do niej, nie, nie. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, cała moja wiara i wiara milionów innych jest na marne. Szanowni Państwo, zgadzam się z tym księdzem. Jeśli Jezus z Nazaretu nie zmartwychwstał, nie ma sensu przyjmować żadnych chrześcijańskich wierzeń. Prawda, że Jezus przekazał wielkie nauki moralne i część mojego światopoglądu powie, tak, chcę trzymać się tych nauk moralnych, ale jeśli Jezus z Nazaretu nie powstał z martwych, zapomnij o tym. Ksiądz miał rację. Czterech naocznych świadków i 2000 lat historii. I zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was nadal mówią, Dwight, zmartwychwstanie, to jest jak jakiś marny film Noc żywych zmarłych albo coś podobnego. Wiem o tym. I to jest zrozumiałe, bo wiecie, przecież nigdy nie widzieliśmy przedtem zmartwychwstania. Widzieliście? Ja nie. Ale chcę wam przypomnieć, 100 lat temu nikt nie widział człowieka na Księżycu, więc postawmy sprawę jasno. Nawet jeśli czegoś nie widzieliście i nie możecie sobie wyobrazić, żeby się to mogło stać, nie oznacza, że się to nigdy nie stanie, prawda? Więc tego małego argumentu nie użyjemy. Ja tego nie widziałem, zapomnij o tym. Chciałbym teraz kończąc podać wam coś do myślenia.
Możecie z tym zrobić, co się wam podoba. Ile jest galaktyk? Ile jest galaktyk w naszym wszechświecie? Znacie ich liczbę? Zobaczmy tę liczbę, proszę. Liczba galaktyk. Jest ich 100 miliardów w tym wszechświecie. Czy wiecie, ile jest gwiazd w każdej galaktyce? 10 do potęgi 9 gwiazd. Policzmy to teraz. To oznacza, że jest 100 miliardów bilionów gwiazd w tym wszechświecie. Tak, szanowni państwo. Skąd musiały się one tam wziąć? Są dwa światopoglądy. Ten, który ja obrałem, sugeruje, że mistrz projektant, który umieścił 100 miliardów bilionów słońc w ich miejscach, i jeśli ten światopogląd jest prawdziwy, łatwo nam zrozumieć, że nie jest to poza jego możliwością, żeby wzbudzić jedną osobę z martwych. Pomyślcie o tym przez chwilę. Dla mnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na te pytania i dlatego w moim życiu, muszę wam powiedzieć, znalazłem pokój, nadzieję i sens. Nie jak twierdzi Bertrand Russell, że żyjemy we wszechświecie w ruinach. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mówią mi, nie, nie, wszechświat nie jest w ruinach. Ten wszechświat ma cel i znaczenie i jest Bóg, który powie ostatnie słowo. Chcę zakończyć tym, o czym mówiłem przed chwilą, to znaczy o owej sterylnej, szpitalnej zasłonie. Zobaczyłem coś, czego nigdy przedtem nie widziałem. Nie uwierzycie, ale ja to naprawdę widziałem. Tak więc była tam żona, to ona mnie poprosiła do szpitala, razem z jej trojgiem dzieci. Podjęliśmy decyzję, wyłączymy aparaturę i pozwolimy, by Norm umarł. Lekarze powiedzieli, że on już faktycznie nie żyje, że tylko maszyna utrzymuje go przy życiu. Jestem więc na oddziale intensywnej opieki medycznej wraz z rodziną, jak już wspomniałem. Technik medyczny przychodzi i wyłącza aparaturę. Patrzę, jak przez chwilę jeszcze pierś oddycha i po chwili wydaje ostatni, powolny wydech. I teraz następuje to, w co trudno uwierzyć, ale ze łzami spływającymi po policzkach, ta teraz już wdowa i jej troje dzieci trzymają się za ręce wokół łóżka mego przyjaciela i tak, to prawda, zaczynają śpiewać. Wiecie, o czym śpiewają? Śpiewają o swojej wierze. O swojej wierze w Jezusa z Nazaretu. O ich przekonaniu, że pewnego dnia znowu zobaczą tatusia tylko za sprawą Jezusa Chrystusa. Ona wie, że zobaczy znowu swojego męża. Śpiewali, bo wierzyli. Szanowni państwo, ja nie mogę za was podjąć decyzji, a wy nie możecie tego zrobić za mnie, ale to muszę wam powiedzieć. Według tej wiary pewnego dnia znikną blizny, nie będzie już bólu, ani grabarzy, ani śmierci. I powiem wam jeszcze, że nie ma powodu, żebyście nie mogli żyć z nadzieją, ufnością, wewnętrzną radością i spokojem. Wejdźcie do tego sterylnego ojomu. Niech wejdzie też nauka i wiedza, ale nie będą mogły stanąć z podniesioną głową w obecności takiej wiary i nadziei. To jest to, w co wierzę. Pomyślcie o tym.